Hej, proszę zobaczyć w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. Swojego czym grę właśnie w Mobile War zjedzaliśmy to miasto, ale nam się udało je zwiedzić, pogadać chyba ze wszystkimi osobami, jakie tutaj tylko można spotkać. No i w dzisiejszym odcinku w zasadzie zwiedzimy pewne stare nowe miejsce, bo jako że mamy rower, oznacza to, że możemy wjechać na ścieżkę rowerową. Tak jest, i właśnie na ścieżce rowerowej możemy spotkać całkiem sporo trenerów i zyskać parę ciekawych rzeczy, ale to za chwilę. Mobile, wiatr Mobile. Jeszcze na recepcji. Jeszcze na recepcji jeździ rowerem tak szybko, że nadali jej imię właśnie wiatru Mobile. Ciekawe. Także ruszaj śmiało, jedź tam, gdzie się serce pokieruje, albo dobra, coś w tym stylu. Dobra, więc tak, jesteśmy teraz na ścieżce rowerowej i właśnie na ścieżce rowerowej możemy sobie jeździć praktycznie tylko rowerem. I tak, kiedy wjedziemy na pewien element tej, czy powiem tak, przejedziemy tutaj, to zacznie nam być, to zacznie nam po prostu odmierzać czas. I jeżeli właśnie mamy Magbike'a, to na czas będziemy mogli zrobić sobie przejazd tutaj i później bić sobie rekordy i tak dalej. Tu też mamy pewien przejazd do pewnej dziewczyny? A ona nie ma roweru. Czy my też możemy z niego zejść, chociaż nie, tutaj nie możemy. Moja miłość do rowerów przyprowadziła mnie tutaj. Okej. Okay. No więc piękność imieniem Melissa, chcę mi walczyć z walki Goldina. Okej, okay, dobra, więc lecimy do walki Zigzagoon. I walczmy. Słuchaj, Goldin ma poziom 17, więc nie powinniśmy mieć jakichś większych problemów, przynajmniej tak myślę. Dobra, headbutt. Pokazałem, jak działa Rock Smash, tylko że to akurat nie jest nasze najmocniejsze uderzenie, więc wolałbym na razie jeszcze go nie używać. To będzie dobre na poksy, które skrypto podate na taki właśnie typu walczącego, bo tego typu jest właśnie Rock Smash. Dobra, także jeszcze raz headbutt i chyba jeszcze raz headbutt, bo i nie, bo drugi jest krytyczny pod rząd. Ostro. Pani Zigzagoon! Dobra, pokonaliśmy Melissę. Twój bike jest... znaczy twój rower jest taki wspaniały. Twój bike. No tak, i tu połyskuje kolejnym kamień ewolucji, a to jest Manectite. Manectite jest to kamień właśnie dla Manectrike'a w wyższej formie Electrike'a, czyli Pokémona, którego będziemy mogli sobie zdobyć. No i teraz został nam włączony pomiar czasu i teraz, kiedy będziemy jechać rowerkiem, napotkamy nas też tutaj i trenerzy. To jeden z rowerów Rydla. Tak, od Rydla go dostałem. Tak więc walczmy z... ze sportowcem, jakimś takim triathlonem związanym z Sloanem. Dobra, mówmy ze sportowcem. Czyli wysoka walki Plasleya. W sumie fajna sceneria tej ścieżce rowerowej. Dobra, także walczmy. W sumie jak pas poziom 17, może być szybszy. Jest, już a Swift. Dobra, troszkę zabolało, to mamy headbutt. Swoją chyba Zigzagoon nie jest najlepszym wyborem do tej walki. Ja myślę, może lepiej Groflea, nie chcę, żeby mi Zigzagoon padł. Nie tutaj, nie teraz, bo w najbliższym czasie raczej nie będę zjeżdżał ze ścieżki rowerowej. Przynajmniej nie planuję. Dobra. Spark, no to Migdrain. W sumie Grasperza mógłbym wam pokazać. On mógłby nawet wykończyć Blastla. To może wam go zaraz pokażę, jak ten nam niczym jakimś mocnym nie przywali. Swift. Dobra, no to Grass Pledge. To jest kolejny właśnie atak trawiasty, który prezentuje się mniej więcej tak. Jest mocniejszy nawet niż Migratrain, tylko że Migratrain dodaje nam zdrowia, więc jest o tyle fajniejszy. Dalej, po 15 Perfect Spice, Zigzagoon na poziom 20! No i pokaliśmy Sloana. Niczego... właśnie tego się spodziewałem po kimś, kto... ma rower... od Rydala. Dokładnie, i moi drodzy, Zigzagoon w końcu zdobył upragniony poziom 20, co oznacza, że ewoluuje. Tak jest, w końcu Zigzagoon stanie się może nie mega mocnym, ale zawsze nieco lepszym poksem, jakim będzie ten oto tutaj piękny Linoon. Tak jest, czyli tak, mamy właśnie Linoona, już parę razy się przejęzyczyłem nazywając go tak właśnie Zigzagoona, a teraz już nie będzie się przejęzyczać, jest już w końcu Linoon. I oczywiście Linoon jest nieco mocniejszy aniżeli Zigzagoon, teraz już mamy całkiem przyzwoitą statystykę szybkości, bo aż 48, co prawda to nie niż Gravel, ale więcej na przykład niż Gallade. No i tak, umiejętność oczywiście bez zmian,
A tak troszeczkę zalega, no ale cóż. Dobra, teraz mogę sobie stać Magikarpa, ze względu na to, że on też ewoluuje na poziomie właśnie 20. Tak jak mówiłem, magiczna 20. Ta piękna kobieta, która przechodziła obok ścieżki i wiatr, który rozwijał jakby w jej włosach. Czy gdzieś odnajdę tutaj taką kobietę? Tak, jest tam na dole, zapewne o niej mowa. Dobra, także tak, teraz będzie trenowalniejszego Magikarpia i tu mamy kolejnego trenera na rowerze. Wow, uważaj! Chyba nie używałeś jeszcze roweru, albo patrz na to, chyba nie używałeś jeszcze roweru do wyścigów. No, w sumie tu można się ścigać, ale jedynie z czasem. Dobra, więc triatlonista Jacob chce najwalczyć z walki Voltorba. Także idź Magikarp. Oczywiście Magikarp jest tutaj za wiele niezdziałany, dlatego do walki z Voltorbem ja mogę wysłać... W sumie Grawy jest najlepszym wyborem ogólnie na poksy elektryczne, z tego względu, że no jest dosyć odporny na te ataki i też nie używa zbytnio ataków kontaktowych. A właśnie... Właśnie Voltorb może mieć ataki właśnie... Znaczy może mieć umiejętność... kurczę... Static. Dobra, ja będziesz jeszcze mocno specatak. No to strasznie słabo, bo teraz troszkę słabiej przywaliłem. No i jeszcze użar rollout. W sumie atak Voltorba jest dosyć niski, więc rollout zrobi nam prawie tyle co nic. Więc będziemy mogli sobie spokojnie Voltorba wykończyć. Dobra, troszkę HP na plus. No i pokonujemy Voltorba. No i kolejny Pokémon jest Magnemite. O, z Magnemite'em może sobie dać rady Linu, z tego względu, że właśnie mamy Rock Smash, który będzie na Magnemite'ie super efektywny, z tego względu, że Magnemite jest Pokémon elektryczno-stalowy. A jak stalowy, to właśnie typ walczący jest na niego dobry, więc Magnemite poziom 16. To leś Linu. Byle w nas tylko czymś nie przywalił. Mega mocnym. No i Thunder Wave, o nie, paraliż. Ale mamy dużo Cherry Bear, więc jakoś się tym chyba nie będziemy przejmowali. W każdym razie tak, dajesz Linon. Rock Smash! Super Sonic, dobrze, że nie trafił. Tak właśnie prezentuje się Rock Smash i działa całkiem przyzwoicie. Wow, cios krytyczny, jeszcze obniżył Defense, więc kolejny Rock Smash powinien załatwić sprawę. I Thunder Shock. To jest w sumie atak elektryczny, siła 40, tyle można o nim powiedzieć. I paraliż, nie. Dobra, to jeszcze raz Rock Smash. Kolejny raz Thunder Shock. W zasadzie Magnemite chyba na tym poziomie nie jest w stanie przewalić mi niczym innym. A czemu ja nie mogę używać i Sonic Boom! O ty mendo! Sonic Boom to atak, który zawsze zabiera 20 HP, nieważne co! I mnie wykończył! To się nie dzieje naprawdę. Dobra, idź Gravely. Gravelyowi przydaje się EV do spec ataku, bo właśnie takie daje Magnemite. No i znów muszę zmarnować Revive'a, bo gdzieś tam chyba jakiegoś mam. Dobra, pokonujemy Magnemite'a. Nawet już z Lizardem jako Linon w zasadzie ma już... ma jeszcze kłopoty. A, wow. Hamulce mi nawaliły. A mi nawalił Linon. Jeszcze dwa razy Parahaxia. Gdyby nie to, to dalibyśmy radę spokojnie. Mam Revive? Nie mam Revive i teraz się przewracę do centrum Pokémona. Niech to. Bo ja chcę jednak pobić się trochę Linonem. Ach, i znów droga powrotna nas czeka. No niestety, będziemy musieli się wrócić. Też w sumie do mała jest bliżej niż dalej. Teraz też można kupić leki w maszynie, ale no, nie ma tam takich leków, które by osuciły mojego zemdlałego Linona. Ale przynajmniej mamy rowerek, więc dosyć szybko jesteśmy w stanie się przedostać do centrum Pokémon. Co prawda nie jest to tak szybkie jak teleportacja, no ale zawsze szybciej niż jakby lecieć na piechotę. Także biegniemy szybko, lecimy Linona. Dobra, i wracamy do sił. Pełni. Dobra, także wracamy z powrotem na ścieżynkę i możemy jechać dalej i w zasadzie pokonywać kolejnych trenerów, bo tam jeszcze ich będzie całkiem sporo. Mam nadzieję, że starczy mi czasu antelubego, żeby wszystkich pokonać. Dobra, nie tędy droga, tylko tędy. Dobra, i wkraczamy znów na ścieżkę rowerową i znów zaczyna nam mierzyć odtąd czas. Jak również kolizje, to też jest mierzone. Oczywiście czas tutaj się wydłuża, bo walczymy z trenerami. Jo, ty, możesz otoczyć za moją prędkością? Się okaże. Dobra, więc walczmy z kolejnym trenerem, jakim jest Anthony, który jest również Magnemite'a.
Chociaż jak znowu się na takie same parahaksy, to mnie coś trafi. Dobra, także tak, Magnemite poziom 17 tym razem. Leć Linun. W sumie u Linuna przydałby się Mudsport, szczególnie kurczę jak na lidera. Szkoda, że go nie nauczyłem jednak. Dobra, i oczywiście Thunder Wave. No niech to. Znowu paraliż. Dobra, Rock Smash. Dobra, Thunder Shock. I dobra, Rock Smash trafia, siada i... No, zapolał dosyć, nie obniżył defensa, niestety. Chociaż szansę ma całkiem sporo na obniżenie defensa i Sonic Boom nie trafił na szczęście. Bo tak jak mówię, zabiera zawsze 20 HP, nieważne jakby to. I Magnet Bomb... to z kolei jest atak typu stalowego, z tego co pamiętam, chociaż nie pamiętam, jaką on ma dokładnie siłę. Dobra, ta nadobitka może być Thief. Te ataki grosze działają normalnie na Pokémonach stalowych. Dobra, i Thief. Dobra, więc pograliśmy Magnemite'a. Okej, dobra. Linun daje radę. Jakoś. Dobra, więc pograliśmy na to niego. Tak, rozbity i spalony, no bo coś w ten stylu. No dobra, ale to już oczywiście nie jest koniec nerów, dlatego też i Linuna sobie poleczymy. Na początku może damy mu troszkę świeżej wody. No, napij się Linun. To na pewno ci pomoże. Damy sobie, znaczy jemu jeszcze Cherry Berry. Bo spaliżowany Linun to taki trochę nieciekawy Linun. No i co my tu mamy? O hej, masz rower od Raidera. Skąd wiem? No to zasadzie oczywiste. Wystarczy, że... To już mówi sam twój rower. Mówi ciągle Raider, 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 Raider. Tak, to imię jest wszędzie. Powinieneś wszędzie jeździć tym rowerem. To jakby dobra reklama. A więc o to chodzi. Reklama Raidera. Dał mi rower, żebym ja nim jeździł go reklamował. Nie panikuj, jeśli jedziesz rowerem zbyt szybko. Nie panikuję. Także Benjamin chce na niej zawalczyć. Jest za taki Voltorba. Okej, także lecz Magikarpi. I wracaj Magikarp. Bo to nie jest przeciwnik dla ciebie, mimo niższego poziomu. Dobra, spróbujmy Linunem. Mamy w końcu tego Headbata, co prawda możemy się nadziać na statik, no ale trudno. Cherry Berry nam nie brakuje. Dobra. I to może rollout. W sumie dobrze, bo jak ja mówiłem, atak jest chyba najgorszą z możliwych statystyk u Voltorba. Dobra, więc headbutt. Zadziałał całkiem przyzwoicie. Kolejny rollout nieco wzmocniony. A i tak robi tyle co nic. Potem na dobitkę. Może być nawet cut. Że oszczędzi sobie w headbutcie. I kolejny Voltorba. I nie zostaliśmy poparaliżowani. O tyle dobrze. Dobra. I Magikarp prawie zdobył pewnie poziom. Nie powinien panikować w walkach Pokémon. Może i nie. Dobra, także... Kolejny trener. Mam za zadanie tutaj testować... jakby, nie wiem, przyszłych triatlonistów, którzy przychodzą albo przybywają na tą ścieżkę. Ja przynajmniej nie mam zamiaru brać jakoś szczególny dział w triatlonie, ale dobra. Dolph chce mi walczyć do walki Majnuno. Linun to już nie są przelewki, więc nie wiem. Chociaż nie, w sumie już Linun będzie na pewno szybszy. Szybszy i znacznie mocniejszy jest od Zigzaguna, więc mój headbutt powinien zadziałać całkiem przyzwoicie, myślę. Spark, najmocniejsze uderzenie Linuna, ale w sumie też nie zadziałał aż tak taktycznie. W sumie mam niezły defense, to jest nasza chyba druga statystyka po speedzie. Dobra, także headbutt zdziałał całkiem przyzwoicie, rzeczywiście. Mamy co prawda niski specdef, natura nam go ujmuje. Nie, natura nam ujmuje specdef, tak, i dodaje specataku, co jest nie do końca praktyczne w tym momencie. No ale dobra, rozwaliśmy Linuna na dwa ciosy. Tak, Linun daje radę, naprawdę. 516 punktów expa i Magikarp to poziom 19. I pchaliśmy Dolfa. Dobra, masz. Zakwalifikowałeś się do jazdy na ścieżce rowerowej, albo do końca ścieżki rowerowej. Okej, dzięki. Mogę jechać na koniec. Fajnie. Pierwszy ter? Nie. Uczenie się techniki jazdy rowerem to dużo zabawy. Jest wiele miejsc, gdzie możesz toczyć jedynie rowerem. No, rzeczywiście są też i takie. Ilość kolizji, czy przejazd minuta, znaczy ponad minuta. Aha. Musisz jednak popracować trochę, także... Ale mimo to też ciesz się jazdą rowerem. Okej, okay, żeby poprawić nasz wynik, musimy się na dobrą sprawę wrócić. Tak, unikać kolizji trzeba.
Jak uda nam się przejechać bez kolizji, to dostaniemy naprawdę dobry wynik. A także lecimy. Żeby się tylko w jakiegoś trena nie wpalić. On wjechał w nas chyba. Na dobrą sprawę. Oj, będzie kolizja. Oj, będzie znowu kolizja. Dobra, o, jeszcze kolizja jedna. 14 sekund 30. Widzę, że pracujesz nad sobą, ale wciąż nie zapominaj, że jazda rowerem to niezła przyjemność. Okej, dobra, spróbuję pobić mój rekord i przejechać już bez kolizji. Słuchaj, tak jak zahaczenie o konkretnie most, znaczy barierkę nie jest kolizją, tylko takie wjechanie i usłyszenie tego dźwięku kolizji. To już jest właśnie wtedy taka typowa kolizja. Kurde, jest znowu kolizja. A niech to. Dobra, może czas będę miał lepszy. 13.87. Ha, dobra. Próbuję, sugeruję zwolnić i unikać kolizji. A ja jadę, nie zwalniam. Będzie zaraz bez kolizji. Dobra, zaraz. Trzeba poćwiczyć. Przejazd ścieżką. I jedziemy po wewnętrznych. Ścinamy zakręty. Kurczę. Dobra, ale nie ma chyba kolizji. Kolizji 0, 14-15. No, masz naprawdę niesamowitą technikę. Proponuję jednak zwolnić, by uniknąć kolizji. Przecież nie miałem żadnych kolizji. Ej, no. Myślałem, że coś fajnego nam się tutaj dostanie. W każdym razie tak. Na ścieżce rowerowej możesz jeździć jak długo chcesz, możesz jeździć jak szybko chcesz. Tylko wtedy uważaj, żeby nikogo nie wjechać. Tak, dokładnie. Dobra, więc tak, wróciliśmy się do Slateport nie bez przyczyny, z tego względu, że mamy już nasz przedmiot do wyszukiwania innych przedmiotów. Co za tym idzie, będziemy mogli sobie poszukać jakichś ukrytych przedmiotów na właśnie plaży. A ich tutaj na pewno nie brakuje. W końcu, może wyrzuca najróżniejsze cuda na brzeg. Dobra, gdzieś coś tutaj jest. Tutaj? Jest! Ha, i znaleźliśmy Heart Scale. O proszę, buzkowata, znaczy sercowata łuska. No cóż, łuska przy morzu jak najbardziej może się znaleźć, ale to oczywiście nie jest koniec przedmiotów, jakie skrywa plaża. Dobra, tu coś jest, tu mamy Etera. No to już jest większa niespodzianka. Tak jak mówię, może wyrzuca najprzerozmaitsze rzeczy na brzeg. Ha, straszmy Mingule. I jest też pan Briny i z nim sobie też pogadamy, ale to za moment. Tu mam jeszcze Revive. O proszę, a był mi potrzebny wcześniej, bym mógł oszczędzić troszkę czasu na jeździe do centrum Pokémon. Dobra, tu już wcześniej też coś zebrałem, z tego co pamiętam, ale gdzieś coś jeszcze tu się kryje. Gdzie? Tu? A, tu mamy Great Balla. No fajnie. Okej, czyli znaleźliśmy kolejny ukryty przedmiot. No i co jeszcze my tu mamy? Tu w sumie mamy nieukryty przedmiot, a ja go nie zgarnąłem. Pipi Up! O proszę, Pipi Up to jest kolejny przedmiot. To jest witamina, która o 1/5 zwiększa ilość pipi u naszego Pokemona. Czyli na przykład jak mam 10, no to doda nam maksymalną ilość pipi. Czyli po prostu doda 2 do maksymalnej ilości. Jeżeli mamy na przykład 15 pipi, no to 3. Czy można mieć 15 pipi? Chyba tak. Dobra, i jest pan Briny. Ahoj! Możemy podnieść kotwicę, kiedy tylko będziesz chciał, wystarczy mi powiesz. I tak, panie... Jak mówił Briny, do Dewford proszę. Bo kiedy mamy tak naprawdę Magmajka w jaskini właśnie... kurczę, jak to było, Granite Cave, będziemy mogli znaleźć coś ciekawego. I zobacz, parę nowych Pokémonów przy tym. Także jesteśmy w Dewford. Tak jest, i przy Dewford tak naprawdę jeszcze będą się kryły jakieś ukryte przedmioty. W końcu też jest plaża, też jest piasek i też coś fajnego może się tu gdzieś znaleźć. Także zacznijmy może nasze zwiedzanie od tej ścieżki tutaj. Poszukiwania itemków. Dobra, tu nic nie ma. No, ale może być coś na ścieżce kolejnej, tu obok. Tak, i tu już gdzieś coś jest. Ha, i tu mamy kolejnego Heart Scale'a.
Proszę, tam widzimy, ktoś pływa w ogóle. Tak, bo te bebeży też są i są na wodzie, i przy wodzie, i nawet pod wodą. Są wszędzie. Dobra, tu mam coś na kamieniu, tu mamy Stardust! O, to jest kolejny przedmiot, to jest jakby taki gwiezdny pył, przynajmniej tak w tłumaczeniu wolnym można to przetłumaczyć. I to jest właśnie przedmiot, który można sprzedać za niemałą wartość. Dobra, i tu jeszcze mamy Pokeball. Może się przyda. Dobra, i to wszystkie ukryte przedmioty, jakie tutaj mieliśmy, tak więc możemy teraz zwrócić się do Grand Cave. Bo kiedy mamy rower, to możemy podjechać pod tutaj górkę i przejść głębiej. Dobra, jakie przedmioty tu są? Nie widać. Kiedy jesteśmy w głębi, tu przydałby się nasz flash. Tylko prawdę mówiąc, w sumie tem sobie wielokrotnego użytku, więc mogę tymczasowo nauczyć na przykład Galeida Flasha zamiast na przykład Tifa. To może nie jest głupi pomysł. Tak więc TM, Flash, czy Gravelay'a nauczymy. Jeżeli Gravelay to nie ma ataku z TM-a, więc lepiej będzie dać go Galeidowi. Dobra, Galeid, będziesz mi świecił. Przyświecał drogę przez tą jaskinię. I damy go sobie zamiast Thief, może rzeczywiście. Power Up Punch może mi się przydać w tym miejscu. Dobra, kiedy mamy Flasha? No teraz właśnie w jaskini, jak zresztą sami widzicie, jest ciemno. Ale kiedy użyjemy Flasha, stanie się światłość! Świeć nam, Galeid! I już jest jasno i wszystko widać. Wszystko stało się jasne i tu mamy na przykład Escape Rope. Dobrze, to jeszcze wrzucimy naszą wyszukiwarkę przedmiotów, bo jest dość praktyczna. Tak, tu jeszcze można podjechać rowerem na górę, ale najpierw chcemy zwiedzić dokładnie wszystkie miejsca, wszystkie zakątki tej jaskini, bo tu na przykład mam jeszcze Pokeball. Tu też w głębi występują nowe Pokemony. Oj, Paralyze Heal. Okej. Okay. Dobra, wsiadł na rower i pod górkę. I jeszcze raz pod górkę. Dobra. O, tu coś jest. Tu coś jest. Tu jeszcze jest Exifence. O, proszę. Dobra, a to jeszcze nie są najbardziej wartościowe przedmioty w tej okolicy. Właśnie pod te piachy nie możemy podejść tak po prostu na piechotę. Musimy użyć właśnie naszego roweru. Dobra, zeszliśmy jeszcze niżej. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy gości, którzy biegają w tej znaza, czyli gości, jeden biega. I tu właśnie mamy kamienie, które możemy rozwalić właśnie używając Rock Smasha. No i właśnie rozwalając je, moglibyśmy zdobyć pewnego Pokemona, ale to za chwilę. Na tym kamieniu kryje się pewien przedmiot. Tak jest, i jest nim Everstone. Dokładnie, jest to kolejny nowy przedmiot, który sobie zaraz rzucimy okiem. Też mamy kolejny kamień Mega Ewolucji i jest nim Stilixite, czyli Stilixit. Jak i również jeszcze tema, jakim jest Shadow Claw. W zasadzie to mogę tu przyjść, jak miałem odznakę, ale to wtedy nie mógłbym... nie wiem, czy wtedy mógłbym tutaj właśnie się dostać. Dobra, tu jeszcze mamy trenerów. Miałem wziąć udział w miałem się udać do hali kontestów, ale zgubiłem się. Więc walczmy ze zagubionym trenerem Davianem, który chce mnie właśnie za taki Gieruda. Okej, okay, lecz Magikarp i walczmy. Dobra, Gieruda na poziomie 15 tylko. Dobra, więc znaczy chyba w sumie najlepszym wyborem będzie Gravelay. Iga Drain i go nie ma, ile ma. Ile nie ma Starly. Także lecz Gravelay. Ten używa Mud Sport, a to nawet mogę wysłać Linuna. Rock Smash też nie jest. Znaczy jest całkiem niezły właśnie na Pokémony kamienne. Dobra, Iga Drain. Ze Starly czy. A, ze Starly. Twarda bestia i używa ruchu Rock Polish. To jest sobie kolejny ruch. On mocno wzmacnia szybkość użytkownika. Także to jest ruch dość ciekawy. Także proszę na dobitkę i wykaczamy Gieruda. Okej, okay, i 190 punktów expa. Co starczyło Growlithe'owi na... czy Growlithe'owi, czy jak to się tam czyta, na poziom 22. Magikarp też to był troszkę expa. No i poznaliśmy trenera. Co to było? To byłem ja i moje boksy. Dobra, tu jeszcze mamy
escape rope, który umożliwi nam szybkie wydostanie się z takich właśnie jaskiń i tak dalej. Dobra, i tu był jeszcze jeden trener. Tak, to jest trener. Nowy rodzaj trenera w sumie. Ten mural wygląda jakby opisywał jakieś zdarzenia w starożytnym Hoenn. Albo w prastarym Hoenn. Tak, ten, który widzieliśmy wcześniej, to jest nowy rodzaj trenera, Maniac Ruin, o Marii, zajmowała się z walki Sentry. Sentry jest kolejny Pokémon typu ziemnego, której charakteryzuje się nieprzeciętną defensywą. Jako, że to Pox ziemny, to w sumie Grawy byłby też na niego właśnie dobry. Ale dobra, powijmy się naszym Linunem. Także Rollout. Dobra, to w sumie za wiele nam nie zrobi, więc potem mógł sobie spokojnie spróbować Sentry wykończyć. Sentry, tak jak wspomniałem, ma nieprzeciętny defense, także całkiem ładnie z Jusket Bat. Mimo właśnie niższego poziomu, kolejny rollout w moją stronę. No to jeszcze raz Headbutt, już nie ryzykujmy innych ataków. I wykończmy go. Dobra, i znów stówka expa, no prawie dwie. No i dajmy sobie poziom 21. W końcu! Dorównuje do reszty drużyny. A Magic Art, no jeszcze trochę. Ach, nauczyłem się wiele z tego muralu, albo z czegoś tego. Dobra, więc tak, pokazaliśmy tutaj wszystkich trenerów na dobrą sprawę. Tak, i właśnie gdybyśmy mogli używać techniki Rock Smash, właśnie byśmy mogli używać dopiero po zdobyciu odznaki w mieście Mała, to byśmy właśnie mogli rozbijać te skały i jeszcze zdobyć Nose Passa, który właśnie w ten sposób może go spotkać. No właśnie, Pokémon można spotykać w różnych miejscach, nawet rozbijając skały, że tak powiem. Dobra, to zrobimy, też jest zejście na dół. Także zejdźmy sobie. O, i tu mam przedmiot. Jakim jest Repel. O, Repel odstrasza dzikie poksy. I w sumie do tego miejsca w sumie i tak będziemy schodzili pewnie i to niejednokrotnie z tego względu, że zaraz przejedziemy się rowerem po czymś nietypowym. Dobra. Zejdźmy jeszcze tutaj na dół. O, i tu mam kolejny przedmiot. W sumie jeszcze użyjmy naszej wyszukiwarki. Aha, tam coś jest. O, Rare Candy! To jest chyba kolejny nowy przedmiot. Zaraz sobie rzucimy okiem na to wszystko, cośmy tutaj znaleźli. Takie kumulacje zrobimy, żeby tak się nie rozdrabniać. Dobra, to teraz jeszcze szybko tutaj na dół. Czy też mam taką nietypową dziurę. Ale o takiego typu dziurach. Powiem w swoim czasie. Też nie, tu już nie ma tych zagadek, które kiedyś były, coś tak mi się wydaje. O, też mamy przedmiot Super Patrona. No to kurczę, zapomniałem, że tego już tutaj nie ma. Kiedyś tu musieliśmy jeździć rowerem po zapadającym się, powiedzmy, podłożu. O, i oto jest kolejny nowy Pokémon, który właśnie występuje tylko w tym miejscu. Nie, on występuje jeszcze w jednym miejscu, a to jest Sableye. Sableye jest kolejnym Pokémonem, znaczy, nie, mieliśmy okazję go zobaczyć, to jest właśnie Pokémon typu Duch Mrok. Dlatego do walki z nim wyjdzie teraz sobie Galeida. Wiadomo, że nie jest to idealny wybór przeciwko Sableye'owi, no ale powinniśmy sobie jakoś poradzić. Znaczy nie chcę go rozwalać, ja chcę go po prostu osłabić. Magical Leaf. I złapać! Tak jest, też właśnie tu występuje kilka właśnie nowych boksów. No i prawdę mówiąc, bardziej już go nie osłabię, więc muszę go spróbować złapać tak jak jest. A takim psychiczne, znaczy ogólnie mój drugi Magical Leaf mógłby załatwić go. A tego byśmy nie chcieli. Także Pokéball i jazda. No naprawdę, nie mam czym go osłabić. A ten się oczywiście uwolnił, bo ma za dużo HP. Chociaż mogę go spróbować osłabić Gravelem. Ale nie, to zbyt ryzykowne. Dobra, próbujmy jeszcze raz. W sumie teraz nasz dzikie poksy też tak nie napadają, bo użyliśmy właśnie techniki Flash. Ona nie tylko rozświetla otoczenie, ale również odstrasza dzikie poksy. To jest taki dodatkowy efekt. Dobra, mamy tych Pokeboli, możemy rzucać ich trochę. O, przeżesz Sableye'u jeden. Raz. Dwa. Trzy. A, się uwolnił, kurczę. Bliżej ruchu Full Slide, który ma dokładnie ten sam efekt co Other Slide, który znał kiedyś nasz Linun. Dobra, może tym razem się uda. To się mówi do 4 razy sztuka, nie? Raz. Dwa. Trzy. I jest! Dobra, mały Sableye'a. No, czyli kolejny nowy Pox jest nasz. I 110 punktów expa, ładnie. Naprawdę ładnie, więcej expa daje niż poksy trenerów.
No więc mamy Sableye, jest to Pokémon mroku. Właśnie mroczny duch. Sableye kopie w ziemi swoimi ostrymi pazurami, aby znajdować skały, które później zjada. Ciekawe substancje. Z tych kamieni, które zjada, skrystalizują się i wtedy ten Pokémon. Nie wiem, jakby te kryształy przy siebie przyczepia, czy coś w tym stylu. No dobra. W każdym razie mamy kolejnego nowego Poksa i w zasadzie też nie zerknęliśmy na dane w Pokédexie na temat Linemoona. Więc czemu by nie poczytać czegoś w Linemoonie? Znaczy Linemoon to gdzieś będzie tutaj, na początku. Jest i on. Jest i Linemoon. Jest to Pokémon taki szybki. Kiedy poluje Linemoon, biegnie, potrafi biec prosto za ofiarą. Biegnie prosto za ofiarą, po prostu. Kiedy ten Pokémon... ten Pokémon jest w stanie rozwinąć prędkość nawet 60 mil, kiedy biegnie. Aha, i ma problem z odwróceniem się, kiedy tak mknie do przodu. No okej, czyli to jest ciekawy boks, naprawdę. Chociaż mój jakiś mega szybki to nie jest. Dobra, więc już pieszczę okiem na nowego Pokémona, jaki jest właśnie Gallade. Znaczy Gallade, co ja mówię. Sableye. Jak myślę o Gallade, patrzę Sableye. Więc tak, właśnie Pokémon Rock Duch ma fajną umiejętność, która uniemożliwia obniżenia celności. Mamy naturę Adamant, która dodaje nam ataku, także jest okej nawet, jeśli chodzi o tego boksa. No i mamy takie ruchy jak właśnie Scratch, czyli drapanie, Foresight, czyli to robi to samo, co właśnie odrzucał, umożliwia uderzenie ruchem normalnym walczącym Pokémon Ducha. Choć w tym przypadku, zobaczcie, to ma sens. O, no i czy to jest ciekawy ruch typu właśnie Duch, który zdaje tyle obrażeń, jaki jest właśnie poziom Pokémona, który go używa. Czyli w naszym przypadku zabierałby 10 HP. No i Astonish, który jeszcze może potknąć. Dobra, no to chyba wszystko, co mieliśmy do zebrania w tej jaskini. Pozostaje nam jeszcze złapanie tutaj tylko Nosepassa i jeszcze pewnego Pokemona, który rzeczywiście w tym miejscu występuje. Tylko że przez to, że użyłem techniki Flash, to on nas za bardzo nie będzie napadał. Ale można to naprawić, wchodząc tutaj ponownie bez Flasha. Dobra, w sumie siadając na rower... Dobra, ja nie chcę tutaj jechać za daleko, bo się zgubię jeszcze gdzieś. Jeszcze tu jest pewien Pox, którego chciałbym znaleźć. I oto jest Jon, oto jest Aron. Aron jest właśnie Poxem stalowo-kamiennym. Mieliśmy go okazję zobaczyć u jednego z trenerów. I do walki z Aronem w sumie mogę wysłać Linemoona. On jest trochę podatny na takie walczące, ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie miał umiejętność stary, dzięki której przetrwa mój atak, zostanie mu 1 HP, czyli najbardziej optymalna ilość HP do łapania. Tak więc spróbujmy tego. Ale spada mi celność niestety, więc mogę nie trafić, ale dobra, miejmy nadzieję, że się uda. Rock Smash! I oczywiście obniżyć mu defense. Ale w sumie nawet stadi musiał zadziałać i ogólnie ten Pokémon charakteryzuje się ogromnym defensem. No a także Pokéball i złapmy sobie jeszcze Arona. No i tak jak mówiłem, tu występuje jeszcze właśnie Nosepass, tylko on jest w tych kamieniach, które trzeba rozbijać, więc tak po prostu go sobie nie złapiemy. Dobra, w każdym razie mamy Arona. Także 113 punktów expa i dane Aron jest dodane do Pokédexu. Tak więc, Aron. Jest to żelazno zbrojny Pokémon, właśnie stalowo-kamienny, mega wytrzymały, mega odporny na taki typów wielu. Także Aron ma... Ciało Arona składa się ze stali. Kiedy zacznie szarżować, ten Pokémon jest w stanie zniszczyć po prostu nawet... Ha, pełną, ciężką ciężarówkę. Wow. Jakby, nie wiem, ta ciężarówka jest... Aha, z tej ciężarówki może zdobyć przydatny metal dla tego Pokémona. A no cóż mu ten metal? Nie wiem. Ale dobra. W każdym razie, tak, złapałem co chciałem, więc możemy iść z tej jaskini. W zasadzie nawet escape rope nie jest do końca potrzebne, bo wyjście z tej jaskini jest raczej dość proste. Dobra, o ile nie padają nas dzikie poksy. W zasadzie tu jest jeszcze jeden, którego chciałem złapać i to jest on, a to jest i Geodude. Dobra, Geodude'a z chęcią sobie złapię. Także co ja tu mogę wysłać do walki z nim? On może mieć ability stardy, ale nie musi, więc... A więc spróbuję użyć Tifa Linemoonem.
Dobra, to używa Rock Polish, ale mimo wszystko i tak nie będzie szybszy ode mnie, bo on ma bardzo słabą statystykę szybkości. Musiałby użyć go ze dwa razy, no to wtedy może byłby szybszy. Dobra, Thief. Wow, tak słabo zadziałało. Dobra, to jeszcze jeden Thief i akurat optymalnie go osłabię. Dobra, czyli jeszcze raz Thief. No, to już będziemy mieli prawie wszystkie poksy, jakie w ogóle występują w tej jaskini. I Magmonituda, poziom 7. Może zaboleć. Ale chyba nie na tyle mocno, żeby je wykończyć. Tak. Mamy dużą przewagę levelową. Dobra, także Pokeball i złapmy Chirula. I raz, i dwa, i trzy, i chyba będzie. Tak, czyli to nie jest jakiś trudny do złapania w przeciwieństwie do Sableye. Sableye jest troszkę trudniejszy. Co sobie widzieliście? A, po 102 punkt expa. No i dane o Ziluzję zostały dodane do Pokédexu. Jest to po prostu Pokémon Skała. Kamiennoziemny. Już mówiłem o tym niejednokrotnie. Kiedy Girud mocno śpi, zakopuje się do połowy w ziemi. Nie obudzi się, dopóki ktoś na niego nieumyślnie nadepnie. Rankiem ten Pokémon jakby toczy się wzdłuż jakiś wzgórz w poszukiwaniu jedzenia. Ciekawe. Dobra, więc mamy kolejnego nowego Poksa. Szybko na rower, stąd się wydostańmy, może nic nas nie napadnie. Nie napadło nas nic. Tak więc lećmy szybko rowerem do miasta. Do miasta Newford, gdzie, no miasta to w cudzysłowie, to można by ująć, żeby się podleczyć. Zerknijmy się na Giruda, zdeponujemy poksy do boksów. I jeszcze na Rona możemy zerknąć, bo nie przyjrzeliśmy się mu. Tak więc dobra, skorzystajmy jeszcze z chwili. Długi film wyjdzie, kolejny długi odcinek. No ale cóż, przynajmniej załatwiliśmy wszystko w jednym filmie, co jest dużym plusem. Dobra, tak więc tak, Sceptile już widzieliśmy, Arona nie widzieliśmy i jeszcze nie widzieliśmy też Geoduda. Nie, dobrze jest, ten box ma być. No, dobra, więc zerknijmy na Geoduda. Więc mam Geoduda właśnie zmienię dość o starej, która sprawia, że nie można go uwalić jednym ciosem, tak potocznie mówiąc. No i właśnie ma naturę odejmującą atak dojąco spec defa, co nie jest do końca dobre u tego boxa, chociaż przy jego stronie jest i tak defense. No i w sumie atak jest na drugim miejscu. I mamy takie ruchy jak właśnie Mad Sport, które sobie siłę atak elektryczny, Rock Polish mocno zaca speeda. No i jeszcze wspomniałem właśnie to znane już tam ruchy. Dobra, dalej Aron. O, mamy umiejętność Rock Head, co fajnie, że go nie wykończyłem żadnym atakiem, że po prostu przywaliłem tak optymalnie. Patrzcie, mamy 29 w defie. To sporek na 12 level i 0 V w tej statystyce. Ja się spokojnie stronowo kamienny. Ma fajną umiejętność Rock Head, która sprawia, że niweluje ona dwustronne obrażenia. Niektóre ataki właśnie ranią też nas, gdy ich używamy. Są umiejętnością już nie. I mam właśnie ruchy takie jak Hardness, Vance, Defense, Mad Stab. Może obniżyć, znaczy nie, zawsze obniża celność przeciwnikowi. Headbutt może podpiąć znamy. I Metal Claw, to jest atak stałowym pazurem. Może zwiększyć jeszcze siłę ataku naszego Pokemona. I na które mamy obojętną. Także tak się prezentują świeżo złapane dziś stworki. No i tyle to chyba będzie w dzisiejszym filmie z serii. W następnym wrócimy się do Mawal, skąd, a w zasadzie gdzie, podejmiemy kolejne wyzwanie na kolejnym stadionie. Także cóż, zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj to wszystko, ja się przeżywam. Do usłyszenia. Cześć.